Witając klawiszem, Patek Brzmiewczy, optymalizacja, a teraz mu podpresie. Wielkie brawa, witam serdecznie. Dzisiaj opowiem o optymalizacji obrazków, ale bardziej o strony praktycznej. Na początku musimy zdać sobie sprawę z tego, że optymalizacja obrazków jest jednym z etapów optymalizacji całej witryny internetowej. Część osób, która się do mnie zgłasza, liczy, że w sytuacji, kiedy ma słaby hosting, źle zoptymalizowany motyw, mnóstwo wtyczek, liczy na to, że zoptymalizowanie obrazku sprawi cuda. Nie sprawi, bo to jest proces złożony. Jednak jest to etap bardzo ważny. Ta prezentacja jest dopełnieniem prezentacji, którą miałem przyjemność wygłosić w tym roku w Gliwicach. Tam opowiedziałem o tym od strony bardziej teoretycznej, porównując różnego rodzaju formaty obrazków. Dzisiaj tą wiedzę teoretyczną przełożymy na praktykę i zrobimy swego rodzaju case study. Zaczynajmy. Zastanawiałem się, w jaki sposób najlepiej pokazać optymalizację obrazków i użyłem do tego celu gotowego motywu Newsmatic. Motyw ten umożliwia importowanie demo i tak też uczyniłem, wybierając wersję blog, z tego względu, że są tam różnego rodzaju rozmiary obrazków. To jest istotne, bo gdybym wziął na przykład domyślny motyw WordPressa, gdzie mamy duże obrazki, no to efekty optymalizacji byłyby bardzo duże, a chcemy pokazać to na przykładzie takim w miarę uniwersalnym, który ma zastosowanie na większości witryn. To, co jest bardzo istotne, to fakt, że obrazki w tym demo są już bardzo mocno zoptymalizowane i są to obrazki w formacie JPG, a obrazki w formacie JPG ważą mniej w przypadku plików graficznych, takich jak zdjęcia, niż na przykład pliki PNG. I samą stronę uruchomiłem na swoim serwerze dedykowanym, tak aby wyeliminować wąskie gardło w postaci słabej jakości hostingu. Więc na początek sprawdźmy, ile waży nasza strona internetowa. 1,72 MB, z czego 3/4 to są same obrazki. Także tutaj widzimy, że potencjał do redukcji wagi jest duży, aczkolwiek musimy zdawać sobie sprawę, że to wcale nie jest ciężka strona. Widziałem w życiu wiele stron, w którym obrazki ważą po 5 czy 10 MB. Jak będziemy te obrazki optymalizować? W tym celu wykorzystamy wtyczkę mojego autorstwa, z której aktualnie korzysta ponad 300 tysięcy osób. Jak to wszystko zrobić? Na początku w katalogu wtyczek wpisujemy nazwę Converter for Media, instalujemy wtyczkę, przechodzimy do ustawień i naszym oczom ujrzy się panel ustawień, w którym mamy kilka opcji. W 99% przypadków nie musimy tych opcji modyfikować, ponieważ są tak stworzone, aby osoba nawet nietechniczna poradziła sobie bez jakby tracenia czasu na konfigurację. Jeśli chcemy, możemy zmienić strategię konwertowania. Domyślna, czyli optymalna, zakłada redukcję wagi obrazka bez widocznej dla oka utraty jakości. Obrazki możemy konwertować do formatu WebP lub do formatu AVIF, albo do obu tych formatów. Możemy też wybrać katalogi, z których obrazki będą optymalizowane. Domyślnie jest to katalog Upload, czyli biblioteka multimediów, ale mamy też do wyboru inne katalogi. Domyślnie aktywowana jest opcja, która sprawia, że nowo publikowane obrazki są konwertowane automatycznie. Czyli to, co musimy zrobić jako użytkownik, to de facto zainstalować wtyczkę, skonwertować istniejące obrazki, a wszystko później będzie się działo samo. Na stronie ustawień widzimy też listę plików, które możemy optymalizować. Z podziałem na katalogi razem z ilością plików. Pewnie część z Was zwróciła uwagę na to, że mamy bardzo dużo podobnych plików o podobnej nazwie. To jest standardowy mechanizm WordPressa, który sprawia, że kiedy przesyłamy jeden plik do biblioteki multimediów, automatycznie generowane są mniejsze rozmiary tego obrazka, dzięki czemu nasz motyw w miejscu, gdzie nie potrzebujemy dużego rozdzielczościowo zdjęcia, może załadować obrazek o mniejszym rozmiarze. I jednym przyciskiem uruchamiamy optymalizację zbiorczą wszystkich naszych obrazków.
Wspomniałem, że wtyczka obsługuje dwa formaty plików. Pierwszym z nich jest format PPP, który powstał w 2010 roku. Został stworzony i jest rozwijany przez Google'a. Aktualnie ponad 95% przeglądarek wspiera ten format. Ze statystyk użytkowników mojej wtyczki wynika, że pliki JPG i PNG skonwertowane do formatu WebP ważą około 46% mniej niż ich oryginalne wersje. Drugi format, czyli format AVIF, powstał 10 lat później. Jest oparty o open source'owy kodek, dzięki czemu jest rozwijany przez wiele niezależnych firm. Po raz pierwszy wykorzystał ten format Netflix. Aktualnie ponad 83% przeglądarek ten format wspiera. I tutaj różnica po skonwertowaniu plików JPG i PNG do tego formatu to jest 70% mniej. Porównując te dwa formaty, przede wszystkim zyskujemy wyższy poziom kompresji na poziomie około 45% mniej przy zachowaniu tej samej lub lepszej jakości obrazu. To szczególnie widać w miejscach, gdzie mamy różną grę świateł na zdjęciu. I kiedy uruchomiliśmy cały proces, czekamy odpowiednią ilość czasu, mamy podsumowanie i tak naprawdę to jest wszystko, co musieliśmy zrobić. Ale case study nie byłoby pełne, gdybyśmy nie sprawdzili efektów naszych działań i to będzie ta dłuższa część tej prezentacji. Wspomniałem o tym, że wtyczka obsługuje różne formaty, ale pewnie część z Was zwróciła uwagę na to, że przy żadnym formacie nie powiedziałem, że jest wspierany przez 100% przeglądarek. I to jest prawda. Czy jest to problem? Nie, ale postaram się tak w miarę nietechnicznie wytłumaczyć, jak to działa. Kiedy nasza przeglądarka próbuje pobrać obrazek, wysyła nagłówek Excel, w którym niejako przedstawia się, jakie formaty obsługuje. Wtedy serwer wie, że aha, ty obsługujesz taki format, to ci zwrócę taki, nie obsługujesz go, to zwrócę coś alternatywnego. W ten sposób na początku sprawdzane jest, czy przeglądarka obsługuje format AVIF. Jeśli tak, to otrzymuje odpowiednik oryginalnego obrazka w formacie AVIF. Jeżeli nie, to sprawdzamy, czy przeglądarka obsługuje format WebP. Jeżeli tak, to otrzymujemy odpowiednik oryginalnego obrazka w formacie WebP. Jeżeli nie mamy obsługi ani jednego, ani drugiego formatu, to wtedy ładowany jest oryginalny plik. Co to nam daje? Gdybyśmy użyli tylko i wyłącznie plików WebP na naszej stronie albo tylko i wyłącznie plików AVIF, to istnieje ryzyko, że na starszych przeglądarkach obrazek nie będzie działał w ogóle. Kiedy mamy taki mechanizm działania, zawsze obrazek będzie działał. Jak możemy sprawdzać efekty optymalizacji? Pierwszy sposób jest troszkę bardziej techniczny, ale nadal postaram się go przedstawić prosto. Są narzędzia deweloperskie, które są dostępne w każdej przeglądarce. Ja to pokazuję na przypadku Google Chrome, ale w innych przeglądarkach jest to bardzo podobne do siebie. Na początku wyłączamy cache, ponieważ chcemy pobrać pliki z serwera, a nie z pamięci podręcznej. I tutaj pokazuję ograniczenie prędkości internetu do 10 megabitów. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że kiedy dysponujemy światłowodem i internetem prędkości 500 megabitów, to czy strona będzie ważyła 10 mega 20 i tak załaduje się szybko. Ale nie wszędzie mamy do dyspozycji światłowód, także tam przyda się lżejsza strona. I mamy wybrany profil 10 megabitów i możemy przejść do zakładki z obrazkami, tak aby na liście załadowanych plików były widoczne tylko obrazki, no bo o nich mowa. Aby modyfikować wartość tego nagłówka Acceptu, o którym wspomniałem, potrzebujemy rozszerzenia do Google Chroma, rozszerzenia mod header. Teraz w jaki sposób to funkcjonuje. Na początku zasymulujemy przeglądarkę, która nie wspiera ani formatu WebP, ani formatu AVIF, czyli taką bardzo starą przeglądarkę. Możemy ten test też wykonać przed instalacją wtyczki i wtedy nie potrzebujemy rozszerzenia mod header. Podajemy nagłówek accept, informując serwer, że obsługujemy dowolny typ obrazka. Dowolny typ nie oznacza obsługi WebP ani AVIF, ponieważ te formaty muszą być jawnie wskazane w tym nagłówku. Mamy
mamy ustawione i tak naprawdę odświeżamy naszą witrynę i widzimy 26 załadowanych plików o łącznej wadze 1,3 MB. I czas załadowania tej strony to jest 1,8 sekundy. Przypominam, przy zablokowaniu prędkości internetu do 10 megabitów na sekundę. No teraz zróbmy drugi test, czyli taką przeglądarkę starszą, ale nie bardzo starą, która wspiera tylko format WebP. Do wartości nagłówka accept jawnie wskazujemy obsługę formatu WebP. I ponownie odświeżamy stronę, widzimy 26 załadowanych plików. O, coś się wyłączyło. Okay. Widzimy ponownie 26 załadowanych plików o łącznej wadze 1 MB. To co istotne, to wtyczka nie zmienia adresów URL do obrazko, tylko zmienia się typ pliku, który jest zwracany. Tutaj widzimy w kolumnie Type format WebP. Więc zredukowaliśmy wagę obrazków od 0,3 MB i mamy skrócenie czasu ładowania do 1,4 sekundy, czyli blisko 0,4 sekundy. Na tym przykładzie widzimy, że mając dobrze zoptymalizowane pliki JPG, po ich konwersji do formatu WebP zyskujemy ponad 20% mniej. I na koniec symulujemy przeglądarkę, która wspiera wszystkie z tych formatów i odświeżamy okno przeglądarki. Teraz już rozszerzenie mod header nie jest nam potrzebne, więc możemy je wyłączyć albo odinstalować całkiem. Odświeżamy witrynę i ponownie widzimy 26 załadowanych plików, które tym razem ważą niecałe 0,6 MB. W kolumnie Type widzimy format AVIF i czas załadowania strony spadł do 1 sekundy, czyli zyskujemy blisko 0,8 sekundy na tym przykładzie. A więc sama waga obrazku spadła nam o 60% względem oryginalnych plików, które, jak przypominam, były już dobrze zoptymalizowane. Dla osób, które nie chcą używać DevToolsów, możemy też użyć narzędzia GT Matrix. Pierwszy test wykonujemy przed instalacją wtyczki albo gdy jest ona wyłączona. Warto powtórzyć testy, ponieważ zwracają one czasami błędne wyniki, także kiedy zrobimy sobie kilka testów, wyciągniemy średnią, to mamy bardziej miarodajne porównanie. Wpisujemy domenę, uruchamiamy test. W domyślnej zakładce, która jest pokazana na początku, wystarczy przeskrolować w dół i widzimy sekcję ze szczegółami witryny. Waga strony 1,72 MB, 1,3 to obrazki. To co istotne, to lista wszystkich requestów. To jest jakby lista wszystkich plików, które są załadowane podczas czytywania witryny. To jest bardzo istotne, aby ta liczba w każdym teście była taka sama, ponieważ czasami jest tak, że na przykład test za szybko się zakończył, ta lista plików jest mniejsza, więc wtedy ten wynik jest niemiarodajny. Zrobiliśmy jeden test, teraz mamy już wtyczkę zainstalowaną, obrazki są skonwertowane, możemy zrobić test drugi. Widzimy, że liczba plików to jest nadal 52. Waga fontów plików CSS i JS jest taka sama, bo ich jakby nie modyfikowaliśmy, czyli test jest miarodajny, ale zmieniła się waga obrazków. Wyniki są takie same jak w DevToolsach, to jest po prostu alternatywny sposób testowania. Ile więc waży strona po całej optymalizacji? Z 1,7 MB zeszliśmy do niecałego megabajta po konwersji obrazków, które wcale nie były w złym stanie. Z tego musimy zdawać sobie sprawę. Tak na koniec kilka symulacji, ponieważ jakby w samym demo mieliśmy obrazki, które były fajnie zoptymalizowane i to działało całkiem nieźle, ale tak nie zawsze jest. Kiedy robimy stronę dla klientów, staramy się dopieścić, żeby ta strona była super fajna, taka naprawdę leciutka, we wszystkich testach 100 na 100, ale potem przychodzi edytor, który pracuje nad tą stroną, publikuje nowe treści i już niekoniecznie jakby ta optymalizacja obrazków jest realizowana. To są wrzucane zdjęcia z telefonu, z aparatu, z internetu. Nikt się tym nie przejmuje, więc strona po dłuższym czasie egzystencji spada w tych wynikach.
Pierwszą symulacją jest pobranie zdjęć z internetu i przepuściłem je przez narzędzie Tiny PNG, które jest darmowe, dość popularne, które umożliwia kompresję plików JPG i PNG. Te zdjęcia następnie wrzuciłem do biblioteki multimediów i wymieniłem te wszystkie, które mieliśmy w demo, więc jakby liczba plików jest taka sama, ale to już są inne zdjęcia. I oryginalnie takie zdjęcia ważą nieco ponad 2 MB. Kiedy je skonwertujemy do formatu WebP, zyskujemy 20%. Kiedy je skonwertujemy także do formatu AVIF, zyskujemy ponad 60%. Symulacja druga. Te same zdjęcia, ale zamiast Tiny PNG użyłem narzędzia, które ogranicza ich rozdzielczość do maksymalnych wymiarów 2000x2000 pikseli. Niejako też jakby powodując kompresję, no bo to jest jednak kolejne przetworzenie tego samego obrazka. W tym przypadku obrazki ważą 2,7 MB, a ich skonwertowanie do formatu WebP pozwala zyskać blisko 40%, a do formatu AVIF ponad 70%. W symulacji numer 3 łączymy to, co robiliśmy w poprzednich dwóch, czyli najpierw zmniejszamy rozdzielczość obrazków, a potem przerzucamy je przez Tiny PNG. I tutaj waga obrazków to jest 1,7 MB. Kiedy skonwertujemy do formatu AVIF, zyskujemy blisko 1/4 wagi. Kiedy skonwertujemy je także do AVIF, zyskujemy ponad 60%. I symulacja czwarta, czyli przypadek klienta, który odebrał stronę i o optymalizacji obrazków nigdy nie słyszał. Czyli pobiera zdjęcia z internetu, wrzuca z telefonu, bezpośrednio jakby nie myśli o tym, że wypadałoby optymalizować. Jakby też przypomnę to, co było wcześniej, czyli WordPress generuje mniejsze rozmiary obrazków, czyli jak wrzucamy obrazek o jakiejś potężnej rozdzielczości, to nie oznacza, że on wyląduje na naszej stronie. Wyląduje obrazek, który już będzie zmniejszony przez WordPressa domyślnie. Chyba że mamy bardzo straszny motyw, no to wtedy nie, ale to są takie przypadki skrajne. Czyli jakby to są teraz te same zdjęcia, tylko o optymalizacji obrazków wcześniej nie słyszeliśmy. No i tutaj waga to już jest blisko 8 MB. Czyli jest to już naprawdę dużo. Nawet przy w miarę szybkim internecie to będzie odczuwalne. Kiedy je skonwertujemy do formatu WebP, zyskujemy 1/3 wagi. Kiedy do formatu AVIF ponad 70%. Wartości procentowe są do siebie dość podobne w poszczególnych symulacjach, ale tutaj zwróćcie proszę uwagę na różnicę w megabajtach, bo jest ona znacząca i to będzie miało wpływ na szybkość naszej strony. Pytanie tak na koniec, czy moje obrazki zawsze mogą ważyć mniej? Myślę, że tak, aczkolwiek każdy musi to sprawdzić na własnym przykładzie. Jakby musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy posiadamy już obrazki, które są dobrze zoptymalizowane, to formaty nowej generacji, jakby z racji tego, że są po prostu dużo nowsze i stworzone lepiej, oferują większe możliwości, także warto z tego skorzystać. Na samej prezentacji było dużo zrzutów ekranu, które są taką jakby z mojej strony formą instrukcji dla Was. Dlatego prezentację udostępniam, abyście mogli w zaciszu domowym powtórzyć to samo, co ja zrobiłem na demo, tylko teraz na własnej stronie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam taką, jak Ty zalecasz z obrazami, czy faktycznie wystarczy optymalizować pomocą projektu, czy ty oryginał, czy najpierw to też można kompresować wcześniej i potem optymalizować? No właśnie to pokazują te cztery symulacje na końcu, tak? Bo ja używałem dokładnie tych samych obrazków i jakby widzimy, że kiedy one były najpierw zmniejszona ich rozdzielczość, potem użyte Tiny PNG, a potem jeszcze wtyczka, to są najlepsze efekty. Tylko pytanie, czy to chcemy, bo jednak jakby użycie dwóch narzędzi wcześniej oznacza utratę jakości. Tak,
Także odpowiadając na Twoje pytanie, tak, warto je optymalizować przed publikacją i potem jeszcze użyć formatów nowej generacji. Okej, ja mam kolejne pytanie. Cześć. W jaki sposób podmieniasz te URL-e w locie, że zostaje ten sam URL do obrazka, a mimo wszystko podmieniamy go na, czy to jest JPEG, czy to jest WebP, czy ten trzeci format? Samych adresów URL nie zmieniam. To jest niewidoczne przekierowanie realizowane poprzez reguły w pliku htaccess albo poprzez reguły w konfiguracji Nginx. Jakby zmienia się typ, adres URL się nie zmienia, dzięki czemu nie ma problemu z wtyczkami cache'ującymi, czyli bo jeżeli byśmy na przykład mieli tak, że wchodzimy z przeglądarki, która obsługuje format AVIF, i zmieniamy adres URL, nasza wtyczka do cache zapisze w skeszowanym HTML-u ten link, to kiedy wejdzie kolejna osoba, która nie ma obsługi tego formatu, miałaby niedziałające obrazki. A kiedy adresy URL są takie same, to bez względu, gdzie tego jakby adresu URL użyjemy, na stronie albo i poza stroną, to będzie zawsze działać prawidłowo. Dopowiem też jeszcze, że jakby konfiguracja w htaccessie jest generowana automatycznie, bo takie są możliwości techniczne. W przypadku serwerów Nginx w faku wtyczki jest instrukcja, jak to należy zrobić, ponieważ z poziomu PHP my nie mamy jakby technicznej możliwości zmieniać konfiguracji serwera. Jasne, jasne, super. To jeszcze jedno krótkie pytanko. A jak w przypadku kompresji czy tych nowych formatach, jeśli chodzi o przezroczystość obrazku, to jest chyba, że tablet telefonu, albo dużych gradientów, które przechodzą przez obrazek? W przypadku przezroczystości nie ma żadnych problemów, to jest obsługiwane. W przypadku gradientów wiem, że są przypadki, w których przy formacie WebP widzimy delikatną utratę jakości, przy formacie AVIF tego nie widać. I tu mówię ciągle o ustawieniach tych domyślnych wtyczki, bo jeśli ktoś na przykład, nie wiem, jest fotografem i naprawdę zwraca uwagę na każdy piksel, no to zawsze może sobie ustawić nieco lepszą jakość kosztem wyższej wagi. Ale tak jakby tutaj, odpowiadając na Twoje pytanie, tutaj do takich celów lepszy jest format AVIF, on sobie z tym radzi lepiej. Dzięki. I zaczynamy. Witam. Cześć. Czy jest możliwa konfiguracja wtyczki w taki sposób, że jeżeli przeglądarka obsługuje format AVIF, to bierze AVIF, jeżeli nie, to WebP, a jeżeli nie, to dopiero obrazek, który jest domyślny? Tak to działa domyślnie. Dokładnie tak, jak powiedziałeś. To jeszcze mamy jedno pytanie od takiego klienta, który ma milion plików bezpośrednio w folderze Upload, bez katalogu nawet. Mamy jakaś wtyczka, co się pomieszała z stroną. Pytanie, czy nasza wtyczka obsłuży daną stronę? Miałem przypadek osoby, która miała 7,5 miliona obrazków, także jest to możliwe, tylko jakby przez panel ustawień wtyczki to będzie trwało długo. Do tego lepiej użyć WP CLI. Tutaj mamy Marcina, który podpowie każdemu, jak z tego skorzystać, więc używając polecenia w konsoli możemy to zrobić szybciej niż przez okno przeglądarki, ale bez problemu ta ilość obrazków będzie przetworzona. Tak, rzeczony Marcin, o 13.30 rozpoczyna warsztaty w sali. Jeszcze jakieś pytania? Tak, no? Jest. Cześć. Ja używam Twojej wtyczki od tygodnia i mam takie pytanie, bo mam wtyczkę drugą, która optymalizuje jakość tych zdjęć. I teraz, czy to nie koliduje? I jeżeli nie, to czy... Które te zdjęcia będziesz do optymalizacji? To już po optymalizacji czy przed jeszcze? Większość wtyczek, która kompresuje pliki JPG czy PNG, nadpisuje oryginalne pliki. Więc jakby to oznacza utratę jakości, a zarazem w momencie, kiedy tą wtyczkę odinstalujemy, no to nasze oryginały już nie są oryginałami. Tutaj jakby działa to tak, że to są tworzone dwa osobne pliki, więc oryginały są nieruszone. Wzięty będzie ten plik nowszy, z tego względu, że tamta wtyczka, bo zakładam, że korzysta z jakiejś popularnej wtyczki, ona używa hooków WordPressowych. W momencie, kiedy zmodyfikuje plik, powinna użyć akcji,
moja wtyczka to wyłapuje i ten obrazek kompresuje. Także jakby wzięty pod uwagę będzie ten plik już zoptymalizowany przez inną wtyczkę. Czy warto robić jedno i drugie? To już zależy tak naprawdę od Ciebie, czy chcesz tą jakość tracić na tym pierwszym etapie i czy chcesz te swoje oryginalne pliki, jakby ich jakość tracić, no bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że format AVI UWP, czyli ten słabszy, ale ma naprawdę duże wsparcie, więc tak naprawdę oryginalne pliki są bardzo rzadko wyświetlane. Super. Wyczerpaliśmy te pytania. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja nie wiem, czy Mateusz zdaje sobie w ogóle sprawę z tego, co zrobił, ale przy okazji jeszcze zoptymalizowałeś krój pisma, który użyłeś. Zdajesz sobie sprawę, jak go użyłeś? Świadomie. To jest, odpowiem Wam, to jest krój pisma zwiększający czytelność specjalnie. Są tam pewne zabiegi typograficzne, żeby Wam się lepiej czytało, żeby Wasze oko fiksowało w programie, ale to już jest zaznaczenie zawodowe, a co chyba zarazem, to chyba ruszamy na prezentację. Yes. A tak blisko siedziałem. Najbardziej ukryte jest to, co pisze. No, nie wydarzysz, tak to nie mówię, nie wiem, czy to nie mówię.